Co ty kamieniem rzucasz? Sam ryby, sam. Na co wziąłeś? Na łamańca. No to obojętny sprzęt, po prostu musisz go trafić. Pokaż, pokaż. Mnie też. Bokiem go trochę. No jest ciężkie, cholera. No i gdzie wziął? Jak wziął? No jak metronik. Wydalnął i tyle. Sam, sam, no sam. Troluj będą, ryby będą. Równo sta. No i co? Szwecja, coś pada, ale to nie jest najważniejsze, możesz pan opuszczać. Opuszczaj pan jaskinię. No, bo my jesteśmy tu. Czara. Arriva? Nie, czara. A ty, coś się do nas dokleiło? Jakieś białe. Co? No pada, pada. Co pada? Do przewidzenia. Pada. To było do przewidzenia, w Szwecji też pada deszcz. Praktycznie nam spada wskaźnik alkoholu do krwi. Morale. Trzeba się skonfrontować ze stroną pogodynka.pl i przedstawić nam naszą ofertę na pogodę na następny tydzień. Poczekajcie, bo ja teraz próbuję tutaj z naszym tym, sternikiem porozmawiać. Ja dzisiaj nie piję, prawda? Daję się radę. To musimy za niego pić. Co, Galiendo, co mówisz, Zafa? Ja mówię, że ten, drastycznie spada poziom alkoholu we krwi. Tak. To niespółmiernie działa na współczynnik brań. Działa, niespółmiernie. Ponieważ jak alkoholu nie ma, to nie ma szczupaków. Jak nie ma szczupaków, to nie ma alkoholu. O kurna, no, nie brakowało. Ja wiem, że... By bąbelki byśmy znali. Kolejny dzień na Sunden i wypakowujemy się, jako że wczoraj było wolne, mieliśmy wolne, a przeczepiliśmy na szkierach, no to cały sprzęt trzeba było z powrotem ze sobą zapakować na przyczepkę. Nasz kierowca kierował i teraz zaczyna nosić. Bierzcie się do pompowania, nie? Nie, pokład. Lenie. Co tam myjesz? Nie, papa. To dzisiaj kolejne ryby będą, nie ma co. To jest nasza zmywarka. Obierarka, zmywarka. I krad. I sanara. Szwedzkie kamienie. Coś pięknego. Kiedy się tutaj nie tyle, że mieszka, a przyjeżdża na ryby. No i tu kolejna zapaczka po prawej stronie. Mamy nadzieję, że już jest potarle. Before spawning time. No zobaczymy, teraz zapytamy się chłopaków drogą radiową, co u nich. Panowie, co tam u was ciekawego? Powiedzcie coś mądrego do kamery. Chłopaki, tutaj są fajne kamienie, wiecie? Tak metr pod wodą pół. No wiemy, ale co, nic tam się nie dzieje? Nie, wystraszyliśmy się troszeczkę. A no to wiemy, że one tam są, tak, one tam są poopisywane na tej mapie. Ale jak tam wędkarsko? Wy macie naszą mapę? Nie, wy macie. Okej. Jak wędkarsko, powiedzcie wam, jest tam? Bardzo dobrze. Chłopaki to bardzo dobrze. Nie byli zbytnio chyba chętni do rozmowy. Nie jest dobrze. Zależy jak patrzeć. Nie jest dobrze. Nasz kamerzysta po raz kolejny. Zamiast filmować łowi ryby, no tak. Po prostu. To jest
nie do pomyślenia, żeby taki, taki totalny, taka totalna beznadzieja. Taki... Tak jest, no próbujemy jigować, górka pod nami 6 metrów, jak słychać kormorany są wokół. Co można powiedzieć? No można... Próbujemy coś złapać, temperatura dzisiaj wody 6 stopni. Można powiedzieć, co to wczoraj w nocy się działo z tobą? Pac-Man cię atakował. Ten temat. Ej, ten film trzeba dołączyć do materiału. Jako reklamę. Pac-Man trochę rządził. Nie, no generalnie było dobrze. Kłopoty mieliśmy. Kłopoty techniczne. Wszystko, kłopoty techniczne. Larson zamienił wodę mineralną na procentową. Larson wyłączył ten napięcie w łazience w centrum sauna, fitness and frisky. Pac-Man kurwa rządzi. Pac-Man rządzi. Akcja! Muszę go dać nad łódką trzymać, bo... No, ale niestety cię w ogóle nie widzę, ale... No jest pod słońce. No jest, ale znaczy kształty jakieś są widoczne, że coś tam złowiłeś. Przesuniemy zaraz się, albo nie. Albo tak wezmę cię, o. Tam jest szczupak. Ładny, ładny jest szczupaczek. Jest szczupak. Będzie można go zjeść na kolację. Chyba wypuścić. Nie. Szkoda wypuszczać takiego ładnego szczupaka. Lepiej go zjeść na kolację. Sztywny. Nie, sztywny.